Cześć, w dzisiejszym odcinku sprawdzimy i przetestujemy zestaw świąteczny od Magdy Gessler. Co zawiera paczka, czy jest smacznie, czy warto i czy jest to gotowa wigilia dla małej rodziny? Wszystkiego dowiecie się w dzisiejszym odcinku. Zaczynamy. Na stronie internetowej restauracji Magdy Gessler w Schronisko Smaków możemy zamówić sobie zestaw świąteczny do przygotowania kolacji wigilijnej. Opcji do zamówienia jest bardzo dużo i ich rozpiętość cenowa również jest ogromna. My zdecydowaliśmy się na zestaw świąteczny dla małej rodziny premium, który kosztował nas 142 zł i 9 groszy plus koszty wysyłki. Paczkę zamówiliśmy w poniedziałek i doszła do nas w środę o godzinie 14, więc nie czekaliśmy długo. A była to paczka, która przyjechała od kuriera. To też warto zaznaczyć, bo opcji dostawy chyba jest kilka. Tak. W skład zestawu wchodzi aż 10 potraw i są to m.in. ryby, kapusta, barszcz, grzyby czy składniki na kompot suszu. Wszystko było solidnie zapakowane i dotarło do nas w całości. Jesteście ciekawi, jak to wszystko smakuje? My również, więc nie przedłużając, przechodzimy do testu smaku. Jak na każdej wigilii, zaczniemy od barszczu. Jako, że w zestawie są dwa słoiczki, to my już sobie jeden rozlaliśmy. Tak, przygotowaliśmy, podgrzaliśmy, więc będziemy mieli ciepły, fajny barszczek. Kolor jest super. Jakby Magda Gessler powiedziała, kolor jest idealny. Jest zrobiony na wywarze warzywnym, więc... Pachnie ładnie. Pachnie bardzo buraczkami, w ogóle nie wali koncentratem, tylko właśnie takimi stricte buraczkami, jakbyś sobie wygotował. Super, bardzo dobry jest. Ja myślę, że on jest taki mocno buraczany, intensywny w smaku, czuć buraka, że jest zrobiony z buraków, nie jest to żaden przelany koncentrat, rozrobiony i wsadzony do słoika i podpisany to przygotowała pani Magda Gessler. Absolutnie nie. Widać, że jest to przygotowane w tej restauracji, której byliśmy zresztą, Schronisko Smaku, więc zapraszam was do tego odcinka. Więc widać, że robili to i jest naprawdę dobre. Nie wiem, czy on mi smakuje. On mi smakuje ale to bardzo. Dlatego, że ja jestem mega przyzwyczajona do tego krakusa i do tego, żeby on był taki troszeczkę bardziej octowy. No nie ma majeranku, ale to można sobie dodać zawsze. Jest trochę mało słony, ale ja jestem nienormalna, więc... Zaraz ktoś mi napisze w komentarzu, że dziwnie trzymam kubek. A czemu? Trzymam normalnie. No bo trzymałem tak. Zaraz... Ej, dlaczego tylko trzyma kubek? Dlaczego tutaj nikt tak nie trzyma kubka? Kolejna rzecz to... Śledź marynowany w szerym. Ja byłam święcie przekonana, że to jest łosoś. Kolor ma niesamowity. Przepiękny. Dla niej wygląda kozacko. Widzicie zresztą teraz jak na przebitkach, jak żeśmy wypakowywali, bo było zawekowane i mogło śmiało stać. Bodajże data jest do 28 grudnia. Jestem bardzo, bardzo ciekawa, bo wygląda przekozacko. Ja w ogóle lubię śledzia. Ja nie z tych, co tam marudzi, że śledź fuble. Wow. Jest bardzo dobrej jakości tam ten śledzik i bardzo często jest tak, że śledzie są za mocno octowe, że są tak aż zalane tym octem i przez to tak ma się wrażenie, że są no takie są nieprzyjemne, a on jest bardzo, bardzo, bardzo dobry. Sos z musztardy, do tego seler naciowy. Byłam święcie przekonana, że to jest cebula. Ja tak samo, dałem sobie rękę uciąć, że to jest cebula, no ale smakuje ten seler niesamowicie. Sama ta marynata jest po prostu przepyszna. Ja mam problem z selerem naciowym, bo on jest bardzo twardy i tak ciężko mi jest go gdzieś wpasować w dania, a to przez to, że on jest zmarynowany i jest tak troszeczkę zrobiony właśnie octowo. Jest genialny. Genialna jest ta ryba. Świata. Ryba jest super. Świetna jest, bo jest delikatna, rozpływa się w ustach, a ten seler naciowy fajnie chrupie, do tego jeszcze strzela ta musztarda, smaki się świetnie łączą. Danie jest w dziesiątkę, jest bardzo intensywne w smaku, czuć tą rybę, nie ma ości. No wszystko jest naprawdę pierwsza klasa i kolor tej ryby, świeżość tej ryby też przede wszystkim, nie? Czuć, to jest fajna, świeża ryba. Kolejnym daniem, jakie znajdziemy w zestawie, jest pstrąg wędzony w całości. Prezentuje się on naprawdę niesamowicie. No i bierzemy się za degustację i zobaczymy, jak wygląda. Wydaje nam się, że będzie tak samo dobry. Jest to również danie na zimno, więc na stół wigilijny. Jak najbardziej. Okay. Fajne jest to, że ona jest delikatna i ona odchodzi od skóry i nie ma, tu nie trzeba z tą rybą walczyć w żaden sposób, ani nie ma gdzieś tutaj takich, wiecie, prześwitów, że gdzieś jest niedowędzona, jest surowa, czy coś jest, jakie są jakieś elementy, które nie wyglądają w tej rybie. Wszystko jak najbardziej jest okej. Okay. Ryba wygląda na świeżą, dobrze uwędzoną. Są oczywiście ości, no bo ryba jest uwędzona w całości, więc trzeba się tym pobawić troszkę,
Super, na stół wigilijny. Bardzo dobra, w ogóle do kanapki. Do kanapki, super, z masełkiem bułka i... Z masełkiem bułeczka, nie? No, by była bardzo lubimy dobra. Bardzo. Nie ma co za bardzo się rozwodzić nad tą rybą, jest super, jest poprawna. Pamiętajcie też o tym, że u nas, w naszym programie, na naszym kanale, my sprawdzamy rzeczy i tak naprawdę interesuje nas, czy to się świeże, ile to kosztuje, czy jest smaczne i czy warto to zamówić. Nie jesteśmy tutaj krytykami kulinarnymi, ani jakimiś kucharzami, jakimiś specami kuchni, więc pewnie zdarzają nam się pomyłki i czasem nie wiemy, czy coś uwędzone, czy usmażone, no po prostu jest to jakaś taka nasza wtopa. Po prostu staramy się sprawdzić produkt. Jeśli chodzi o tą rybę, no to jest super. Jest dobrze uwędzony, jest fajny, na kanapki jak złoto. Kolejnym produktem, który zawiera się w tej paczce, jest kapusta zasmażana. Wygląda przekozacko. Kocham kapustę zasmażaną, więc mam nadzieję, że będzie smaczna. No, na pewno można ją zarówno kosztować na ciepło, jak i na zimno. My spróbujemy na zimno. Ale pachnie. Pachnie super. W ogóle śmiesznie, bo pachnie mi trochę magii. Jest słona. Ale... Troszeczkę pierna, ale nie do przesady. Kapusta biała, kiszona, grzyby, borowiki, koźlak i podgrzybek, masło, mąka, koperek, woda, mieszanka naturalnych przypraw, sól. Nie, smaczna, smaczna, bardzo smaczna. W skrócie, słuchajcie, jakbym ją dostał w restauracji u pani Magdy czy na stole wigilijnym, no to... Nie kłóciłbym się. Nie kłóciłbym się, jest bardzo dobra. Na pewno na ciepło smakuje jeszcze lepiej. Fajnie doprawiona. Jest spoko. Bardzo fajny produkt. Mhm. Naturalny skład oczywiście. No, tym wszystkim, co... Szczytą się restauracje pani Magdy, więc dobra, bardzo fajne. Super. Jestem ciekawa kiszonej. Przejdźmy do kiszonej. Kolejnym produktem jest naturalnie kiszona kapusta z marchewką, więc będziemy zaraz próbowali. Otwieramy słoik. W ogóle bardzo duże są te słoiki. Czy na dwie osoby? Moim zdaniem spokojnie. Na więcej. Spokojnie na dwie. To takie dwóch głodomorków. O, też jest data. Wszędzie, słuchajcie, zadbali o to, żeby były te daty ważności, więc to jest spoko. Słoik jak słoik. Pani Magda ma krzepę, jak pani tak zakręca. Tak jak z beczki na hali targowej. Ja znam tą kapustę, bo jadłam kapuśniak u Magdy Gessler właśnie w schronisku smaków i to jest ten smak. Tak. Pyszny. Uwielbiam, jest idealna ta kapusta. Ona jest kwaszna w idealnym stopniu. Właśnie dobrze jest, kiedy kapusta kiszona nie jest przekwaszona za mocno, a ona jest właśnie w takim naprawdę idealnym stopniu. Bardzo dobra, fajna. Ja widzę w tym jeszcze wędzonkę i widzę w tym ziemniaczka i widzę rosołek i jest super. I wycofam się w ogóle do lata, kiedy jedliśmy tego kapuśniaka. Super. Teraz przejdziemy do produktu, którego nienawidzę i na 100% mi nie zasmakuje, a będę zdziwiona, jeśli mi zasmakuje, bo nie cierpię ćwikły i nie cierpię chrzanu. A to jest ćwikła z chrzanem. No fajne takie właśnie. O matko, buraki, ocet spirytusowy, chrzan tarty, cukier, sól. Cukier właśnie. Cukier, tak. Jest, czuć cukr. One są takie właśnie troszeczkę nawet słodziutkie, bym powiedziała. A mi się ćwikło właśnie kojarzy z tym, że to jest mega chrzanowe. Ja nie, jako dziecko nie byłam w stanie tego jeść i... No a u mnie się jadło dużo ćwikły z chrzanem właśnie. Tak. No trzeba przyznać, że we wszystkich tych produktach, jak do tej pory, te proporcje są takie zrównoważone. Tak, ten smak jest zbilansowany tak fajnie, nie? Że on się ładnie... Nie jest nic pełne. Przesłodkie, przekwaśne. Nie ma tak, że coś jest za mocno, tylko właśnie jest tak zbilansowane, żeby ewentualnie coś poprawić, ewentualnie od siebie dodać, nie? Ale to dobre to. Bardzo ciekawa jest, bo bierzesz kęs, i masz tak, na samym początku masz teksturę, czujesz, potem czujesz, że jest słodkie, a na samym końcu wlatuje ocet i to, że jest kwaśne trochę. Tak, i czujesz ten chrzan. Bardzo mało z tego chrzanu. Może dlatego mi smakuje, bo ja naprawdę nie przypadam za chrzanem. I gdzieś tam w środku przenika ten buraczek, nie? Dobre jest. Bardzo dobre, no ja jestem w ogóle w szoku. Ja jestem w szoku, ja nienawidzę ćwikły. Ja myślałem, że my trochę po tych produktach nie będziemy tak zachwyceni tymi produktami. Naprawdę nie sądziłem, że tak nam zasmakują. Na razie jest wszystko super. Z takich surówkowatych rzeczy, czyli tutaj mieliśmy kapustkę zasmażoną i kapustę kiszoną, to ćwikła wygrywa, a ja ją spisałam na straty. No mówiłaś, że nie będzie ci smakowało, a to zaskoczenie, więc pozytywne. Super. Kolejnym elementem zestawu są borowiki marynowane w zalewie, więc mamy temat grzybkowy. Jak zawsze pięknie zapakowane, bo to trzeba oddać, że one są wszystkie zapakowane rewelacyjnie. No borowik, czyli ja tutaj tu mam duże nadzieje związane z tym produktem. Mm-hmm. Mam nadzieję, że będzie smaczny. Oj, trochę nie mój smak. Podejrzewam, że jak ktoś lubi po prostu ryby, lubi grzyby, no to będzie to fajny dodatek do
na wigilijnym stole, żeby gdzieś tam pomiędzy rybką jedną a drugą sobie przegryźć tego grzybka i będzie spoko, ale mi jakiegoś nie mam jakiegoś zachwytu. No ale to specyfika smaku chyba. Tak, to nie jest to, że to jest niedobra, bo to pewnie jest dobre, ale to nie nam smakuje. Na sam koniec zostawiliśmy sobie pigwę z imbirem i cynamonem. Zostawiliśmy ją z tego względu, że tak naprawdę to jest dla nas produkt nieznany. Znaczy znamy pigwę, znamy imbir, znamy cytrynę. Imbir i cynamon, przepraszam, cynamon. Ale nie wiemy czego się spodziewać w połączeniu. Czy to będzie słodkie, czy to będzie... bardziej wytrawne. Wytrawne, nie mamy żadnego pojęcia. Też ciekawe, że tutaj jest informacja o tym, że akurat ten produkt musi być spożyty w przeciągu 48 godzin od otwarcia. I też jest adnotacja a propos tego, żeby nie jeść goździków. Pachnie jak szarlotka jakaś, albo jeszcze nie? No pachnie jak szarlotka z goździkiem. Szarlotka z goździkiem, tak pachnie. Super. Tego smaku się spodziewałam. No, szarlotka. Właśnie fajnie, szarlotka na pigwie złamana cynamonem. Dokładnie super. To. Bardzo fajne. Super. Fajny produkt, bardzo fajny. No, nie zawiedliśmy się. Jest to ostatni produkt i na razie jesteśmy zachwyceni. Wszystkie te dodatki, bo trzeba powiedzieć sobie szczerze, to nie jest pełna wigilia, tylko to są dodatki, ale o tym powiemy więcej w podsumowaniu. Nie, innego jeszcze pomieszczenia. Kompot. A, kompot jeszcze. Jeszcze susz z kompotu. Kompot z suszu. I ostatnim elementem jest kompot z suszu, który wstawiliśmy wcześniej, bo tak jest zalecane na opakowaniu. Pachnie przepięknie. W ogóle podczas gotowania te śliwki, jabłka i gruszki tak napęczniały, puściły smaku, puściły zapachu. Tak w całym domu pachniało, słuchajcie, jak no już na Wigilii po prostu poczuliśmy magię świąt w tym momencie. Totalnie. Widzimy tutaj laskę cynamonu, widzimy tutaj pomarańcze, widzimy też goździki. Naszym dodatkiem po naszej stronie miał być cukier. Kto jak lubi, ja tam wziąłam tak na oko, sypnęłam, ale pachnie kozacko, już zdążył ostygnąć. Gotuje się go 5 minut, więc niedługo, ale potem musi 3 godzinki odstać. Odstał i jak ci smakuje? No ja mam problem z tym napojem z tego względu, że ja nie przepadam za kompotem. U mnie w domu na Wigilii jest, ale jego nie pijam, więc napiszcie w komentarzu, czy lubicie kompot i czy u was w domu na Wigilii się pojawia. No wydaje mi się, że skoro jest w tym zestawie Magdy Gessler, to w większości domów ten kompot się jest i pewnie w różnych wariantach. No. Jest przepyszny i wszystko zależy od tej śliwki. Czy śliwka będzie dobrej jakości, czy będzie fajnie zwędzona i czy to wędzenie będzie czuć. Super jest. Nie dość, że to poprawia trawienie, czyli w momencie, kiedy nawpitalaliśmy się podczas Wigilii, to on potem nam się to wszystko tak pięknie opływa żołądek, ja się zawsze tak fajnie czuję po tym wypiciu kompotu. Jest genialny. Jest bardzo, bardzo, bardzo smaczny. Myślę, że odpowiednią ilość cukru dodałam. Nie jest za słodki. Tak, nie jest niesłodki. Super. Bardzo ale wyczuwalna śliwka. No skłamałbym, gdybym powiedział, że nie jest dobry. Jest bardzo dobry, tylko on no nie właśnie. Lubi po prostu. No. Ja nie przepadam za kompotem, no ale mi smakuje. To nie jest tak, że nie wypiję czy coś. Ale genialny. A ty co myślisz o kompocie? Pomachaj. Batman. No. Podoba ci się kompot? Na stronie internetowej jest informacja, że ten zestaw ma nam pomóc w przygotowaniu kolacji wigilijnej, więc jeśli ktoś zamówi ten zestaw i oczekuje, że wyskoczy mu tam 12 potraw, no to nie, tak nie będzie. Miłym zaskoczeniem są dania, które są gotowe do spożycia, czyli barszcz, który jest bardzo dobry, oraz ryby. Ryby totalnie rozwaliły nam głowę, w szczególności śledź, podany w marynacie, gotowy praktycznie do spożycia. Wystarczyło wyjąć go z opakowania, położyć na talerz i można było się zachwycać. My widzieliście na teście, byliśmy zachwyceni, powaleni tym daniem. Było rewelacyjne. I teraz należy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy warto? Wydaje nam się, że jeśli chodzi o ilość tych produktów oraz ich jakość, warto zaryzykować tej ceny. Czy nie, może nie ceny, tylko warto po prostu spróbować, bo cena jest ok i te wszystkie dania, cały ten zestaw będzie fajnym dopełnieniem po prostu tej wigilijnej kolacji. Jesteśmy ciekawi, czy wy zamówilibyście sobie taki zestaw? Koniecznie napiszcie nam w komentarzu poniżej. Także to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękujemy, życzymy wam spokojnej i smacznej Wigilii i do zobaczenia. Albo w podróży, albo w restauracji. Cześć!